Dzień dobry, kochani. Kiedy na Białorusi sytuacja się uspokoiła, a rewolucjoniści zwane tam zmagarami rozpieszły się po krajach ościennych, to właśnie tam, w sąsiednich krajach, zawrzało. Litwini protestują przeciwko covidowej segregacji medycznej. Policja użyła tam gazu łzawiącego. Niezadowolenie w społeczeństwie też wzrasta z powodu nierozwiązywania problemów z nielegalnymi emigrantami. A to jest akcja przed biurem prezydenta Ukrainy. Neonaziści się nieco zdenerwowali w związku z aresztowaniem niektórych swoich członków. W Polsce wszyscy wiemy, co się dzieje z ostatniej chwili. Na granicy polsko-białoruskiej, z naszą górnym, Polska Straż Graniczna interweniowała, jest próba przekroczenia nielegalnej granicy przez nachodźców. Tutaj działania służb białoruskich i rosyjskich są ewidentne. Tak naprawdę mamy do czynienia z wojną hybrydową, za którą stoi Rosja, stoi Putin. A ten oto śpi i widzi zagrożenie ze strony Rosji i Putina. To już chyba można uznać za diagnozę. O wolności słowa mówiłam we wczorajszym nagraniu. Dziewczyna pochwaliła się na Facebook, że otrzymała akredytację dziennikarską na wyjazd na Białoruś. Dzień przed wielką rozmową z Aleksandrem Łukaszenką w Mińsku profil Facebook pani Agnieszki Piwar został zbanowany na tydzień. Najwyraźniej po to, aby nie mogła relacjonować z Białorusi. Ale jest i dobra wiadomość. Telewizja Biełsat i wszystkie strony społecznościowe pod tą nazwą 27 lipca sądem na Białorusi zostały uznane za ekstremistyczne. Zastanawiam się, co i komu teraz będą nadawać. A co z naszymi chłopakami? Informacje na temat aktualnych nagrań można znaleźć na stronie internetowej NPTV. Link w opisie. Myślę, że wkrótce Marcinek znajdzie jakieś ukromne miejsce w internecie dla nas wszystkich, gdzie nikt nie będzie już nam przeszkadzać. Z jednego z nagrań wycięłam wskazówki pani Hetman Hany Banany odnośnie pikniku kamradzkiego. Posłuchajcie, kto przeoczył. A ja się z wami żegnam, kochani. Ściskam i pozdrawiam myślących. Sekundkę. To teraz tak. Ważne informacje odnośnie wiecu kamradzkiego, który się odbędzie na polach Grunwaldu 28 sierpnia, to jest sobota. Mail do kontaktu. Marcin, proszę cię, jak może. A nie, bo ty nie możesz, bo jesteście w terenie. Dobra. Tak. Mail do kontaktu to jest wiec.kamradzki@gmail.com. Powtórzę jeszcze raz. wiec.kamradzki@gmail.com. Proszę na tego maila kierować sprawy tylko i wyłącznie związane z wiecem kamradzkim. Kamradzkim, tak? Także żadnych jakichś tam informacji do przekazania. SMS-ów do nas, czy coś, nie piszcie, bo to po prostu tak jakbyście, no. Ja to po prostu, wiecie, albo jak mam czas, to odpiszę, albo po prostu wrzucam do kosza, nawet nie czytam. Teraz tak, żeby wejść na wiec kamradzki, musicie się zarejestrować, tak? Żeby się zarejestrować, trzeba napisać maila na właśnie ten wyżej podany mail i przy rejestracji należy podać imię albo pseudonim, nie muszą być prawdziwe, tylko wiecie, żebyśmy coś mogli wam napisać na identyfikatorach.
Fajnie, jakbyście podali miejscowość, bo wtedy wiemy, z kim was skamracić. Telefon, no maila to będę miała, z którego napiszecie i jeśli zgłaszacie większą ilość osób, to imiona i pseudonimy wszystkich tych osób. I jak zgłaszacie dzieci, to fajnie też, jakbyście podali, ile dzieci mają lat, bo też są zniżki dla młodych wilków i wilczyc. Aha, i teraz tak, jeśli ktoś był na pikniku kamrackim, to można podać ten numer z pikniku, tylko uwaga, te numery nie będą używane, bo przy rejestracji na wiec kamracki dostaniecie nowe. Te z pikniku to tylko mi pomogą, po prostu szybciej was znajdę w tej naszej bazie kamrackiej i sobie po prostu wpiszę na nową listę, ale nie piszcie, że to jest wasz nowy, że to jest wasz numer na wiec kamracki. Tamte numery są już nieaktualne. Także nowe dostaniecie, jak się właśnie zarejestrujecie na ten wiec.kamracki@gmail.com. Tak jak mówiłam, w jednym mailu można zgłosić więcej osób, tylko bardzo proszę właśnie, żeby wszystkie osoby były tam wymienione. Żebym ja znowu nie musiała tego maila odsyłać kilka razy. I bardzo proszę, że jak piszecie do mnie maila, to kilka rzeczy zawierajcie w jednym mailu. W sensie, żebym ja nie dostawała na przykład 5 różnych pytań od tej samej osoby, wysłanych po prostu jeden mail za drugim. To wiecie, to też jest... Ja to wszystko muszę przeczytać. Dlatego, że Hania ma tyle maili, że jak czyta na przykład za 20 minut maila, którym jest napisane, a czy mogę coś tam, to nie zawsze skojarzy, że ten mail to jest od tej osoby, która pisała 20 minut wcześniej, albo pół godziny wcześniej, albo dzień wcześniej, tylko trzeba napisać jeszcze raz, ja taki, taki, to do tego, tak, bo... A najlepiej siąść, zastanowić się, czego oczekujecie i napisać to w jednym mailu. W jednym mailu, żeby była sprawa od początku do końca zawarta w jednej wiadomości. Tak jest, krótko, zwięźle i na temat. I co jest ważne, że jak już dostaniecie ten numer wiecowy i macie jakąś sprawę, to błagam, żeby w tytule maila było po prostu ten wasz numer, żebym ja wiedziała, kogo dana sprawa dotyczy. Bo to też mi ułatwia, a nie, że wiecie, to ja muszę szukać po tym mailu, kto to jest ten ja. To są kolejne dla was tylko minuty, a dla mnie to są godziny, jakby to przemnożyć po prostu przez ilość osób, ilość maili. Wyobraźcie sobie, że dajecie napiszecie, pani Hetman, czy ja mogę jeszcze coś tam, na przykład Arek Kownacki. I teraz, żeby Hania wpisała sobie w Arek Kownacki, wyszukała, kto to jest w tej informacji i co tam ma na niego, wobec niego na razie zaznaczone, no to zużyła na to minutę, półtorej. I teraz weźcie sobie na przykład 500 maili, które dostała, a to jest 500 minut. 500 minut to jest 10 godzin. Mm-hmm. 10 godzin na wyszukanie takiej małej informacji. Dla was to jest żadna... Jeżeli uważacie, że a co to minutę dopisać, to jest żadna różnica, to zróbcie to. To zainwestujcie ze swojej strony tą minutę, żeby ona pomnożona dała Hani 10 godzin oszczędności, to. A nie 10 godzin roboty, którą wykonuje dla nas w wolontariacie za darmo, tylko po to, żeby fajnie to zorganizować, żebyśmy się spotkali w miłej atmosferze w jednym miejscu. Chwala ojczyzny. Tak jest. I teraz tak. Wsparcie Wiecu Kamrackiego będziecie mogli dokonywać na konto, które jest tam podane i na grupie i jest podane na stronie internetowej. Wszystkie informacje bieżące macie na stronie internetowej, także proszę się tym sugerować. Strona www.nptv.pl. I bardzo ważne jest, jak będziecie dokonywać wsparcia, to w tytule musi być darowizna. Tak? I ten numer, który dostaniecie, właśnie ten wiecowy. Tak? To jest bardzo ważne, bo inaczej będzie traktowane po prostu jako wsparcie takie, wiecie, nie wejściowe, tylko ogólne. I teraz tak, można przyjechać już w piątek, 27 sierpnia. Główna taka jakby cały ten trzon wiecowy będzie w sobotę, czyli 28, i tak się będziemy spokojnie rozjeżdżać 29, czyli to będzie niedziela. Pewnie się będziemy rozjeżdżać całą niedzielę, jak znam życie. Tak, jak ostatnio na pikniku. Tak. I teraz tak, musicie wziąć ze sobą prowiant, tak, namiot, śpiwór, karimatę, wszystkie tam rzeczy, jeśli chcecie biwakować. Coś do siedzenia, coś na komary i bardzo ważne też latarki, żebyście tam po ciemku nie chodzili. My się postaramy tam zapewnić oświetlenie, ale wiecie, od przybytku głowa nie boli, jak to mówią.
I teraz my zapewniamy miejsce, pakiet kamrata, czyli dostajecie identyfikator, smycz, długopis, tam i inne różne gadżety kamrackie, toaletę, czyli całą opiekę sanitarną, opiekę medyczną, bezpieczeństwo, oprawę muzyczną i techniczną, a przede wszystkim dostajecie możliwość wymiany informacji, doświadczeń, pomysłów, nawiązanie nowych kamrackich znajomości, rozmowy przy ognisku do białego rana, śpiewanie piosenek z kamrackiej listy przebojów, o której też za chwilę tam powiem. Innymi słowy, mile spędzony czas w zacnym towarzystwie kamratek i kamratów. Kamratek i kamratów, dobra. Pani, a teraz pytanie tak. Jest na czacie, czy dzieci też płacą? Słuchajcie, dzieci, umówiliśmy się tak, że do 6 roku życia dzieciaki wchodzą bezpłatnie. Od 6 do 18 to będzie 50%, czyli 25, bo normalne wsparcie tak ustaliliśmy na 50, czyli myślę, że tak powiem, uczciwie będzie. Wiecie, bo musicie pamiętać, że dużo rzeczy my musimy tak jakby ogarnąć, których nie widać. W sensie właśnie taka, żeby tam było i bezpiecznie, i żeby, mówię, wszystko było elegancko, bo też byśmy chcieli, żeby tam jako takie nagłośnienie było, żebyście właśnie mogli spokojnie, że tak powiem, załatwić potrzeby. Za darmo na plac też nas nie wpuszczą na miejsce biwakowe. Tak, to przede wszystkim, no wiadomo, że tak. Główne tak jakby to będzie miejsce. I wiecie, też dostaję dużo pytań, czy jak ktoś przyjedzie na kilka godzin, to czy musi? No, że tak powiem, no słuchajcie, wchodzicie, no to musimy to jakoś też ogarnąć, tak więc my nie będziemy, tak jak Marcin mówiłeś, ganiać, sprawdzać, czy ktoś korzystał z toalety, czy coś tam zrobił, więc no bądźmy dorośli, o tak. No, wspieramy, wiecie, to nikt tam na tym się nie chce dorobić, to jest, że tak powiem, naprawdę obniżyliśmy koszty na maksa, żadne to ani mówię, ani wy się nie wzbogacicie, daj Boże, żeby wszystko wyszło. No ja myślę, że wyjdzie, no to ja nawet się o to nie martwię, bo to nastawienie ludzi jest super, ale mówię, żebyście też po prostu wiedzieli, że to nie jest za darmo, nam tego nikt nie daje za darmo. A jakbyśmy mogli, to byśmy wam to po prostu za darmo wszystko ogarnęli, no ale niestety. Wszystko kosztuje w tym świecie. Dobrze. I teraz tak, na stronie NPTV jest formularz odnośnie koszulek i innych gadżetów. Formularz tam trochę kulał ostatnio, coś tam się technicznie działo, więc jak coś, to też możecie się zgłaszać do mnie na maila. Tak. Ale na maila, prosię, co można też mi taką informację, super, jak już byście mieli na przykład numer i w tytule na przykład, nie wiem, koszulka i taki numer. To też by mi ułatwiło robotę, też byśmy gdzieś to Aniu, mogli po prostu jest sobie... pytanie, jest pytanie. My w tej chwili mamy komunikator jakiś, gdzie możemy się komunikować szerzej, jakąś stronę na Facebooku, czy nie mamy tego? Mamy, ja zaraz o niej też zaraz powiem, bardzo tylko że to mam na dole listę, bo tutaj dobrze. Mam drugą listę. Ania ma tutaj... listę i leci po kolei, przepraszam, także zawodowo przygotowana. Przepraszam panią Hetman, tak, że się wyrwałem do przodu. Jest. Tak, przepraszam. I teraz tak, transport na Grunwald, bo już się zdarza, już są zgłoszenia takie, że ktoś może kogoś zabrać albo ktoś się chce z kimś zabrać, także jeśli macie wolne miejsce w samochodzie, busie, autokarze, tam helikopterze, jak ja się śmiałam, albo też szukacie transportu na Wiec Kamracki, bardzo proszę, żebyście pisali na tego maila właśnie wiec.kamracki@gmail.com i w tytule na przykład transport, miejscowość, z której wyjeżdżacie, i na przykład mogę pomóc albo potrzebuję pomocy. To też ja sobie wtedy odnotuję przy waszym numerze i będę później gdzieś tam próbowała połączyć tych, którzy chcą pomóc i którzy potrzebują pomocy. Wysyłam SMS-a o treści pomagam, tak? Tak, muszę być. Z miłą chęcią jakby pomagali. I teraz aktualne informacje, tak jak mówiłam, będą podawane na stronie internetowej www.nptv.pl podczas żywców, tak, i na grupie, o której też zaraz powiem. I teraz dla bardziej wymagających, którzy na przykład nie chcą spać pod chmurką, bądź też wolą po prostu takie bardziej komfortowe warunki, jest możliwość wynajęcia sobie jakiejś agroturystyki, cokolwiek tam naprawdę w promieniu no maksymalnie chyba 15 kilometrów macie 10. naprawdę multum, chociaż też pamiętajcie, że te bliżej już na pewno są pozajmowane, bo też ludzie sobie, niektórzy szukają. Także, no mówię, jest dużo, wystarczy w wyszukiwarkę jakąkolwiek wklepać Grunwald, nie wiem, nocleg i tam jest dużo ofert, no bo ludzie tam jeżdżą na różne rekonstrukcje, działania, także tam sporo tego funkcjonuje. Tak, wystarczy trochę poszukać, także na pewno ktoś tam znajdzie. I teraz tak, rozważcie proszę zabranie dzieci i czworonogów, w sensie, żeby było bezpiecznie dla wszystkich i żeby się wszyscy dobrze bawili. Także wiecie, jak bierzecie dzieciaki, to wiadomo, że trzeba uważać.
jak bierzecie zwierzaki, to też trzeba uważać, w sensie na innych też trzeba uważać, bo mówię, no różnie zwierzaki reagują, wiecie, też jak ludzie są pod wpływem, więc też, żeby po prostu było bezpiecznie i miło dla wszystkich. Żeby się coś nie stało, tak jest. I teraz tak, błagam, dajcie mi też czas na odpisywanie, bo wiecie, też mam coś takiego, że ktoś mi pisze maila i za na przykład dzień mam nie odpisać na mojego maila. Ja się średnio staram tak odpisywać, żebyście czekali 2-3 dni. Jeśli się wydłuża, to przepraszam, ale naprawdę tych maili jest bardzo dużo. I dużo tych maili jest z pierdołami takimi, które nie musieliby na przykład ludzie pisać, gdyby posłuchali żywca, albo nawet zerknęli na stronę. Bo też mam pytania, które tak jakby odpowiedzi są na stronie, a komuś się zwyczajnie nie chce, wiecie, woli mieć od razu tak jakby tak, na tacy podane. Dzisiaj wiadomość dostałem taką, w ogóle wysłaną nie do ciebie, na wiec.kamrackim@gmail.com. Tylko wysłaną na telefon SMS studyjny. Ja się nie będę rejestrował, jak przyjadę na miejsce, to zapłacę i się zarejestruję. Też mam takie wiadomości. No wiecie. No to jak się nie zarejestrujesz, to nie przyjedziesz. Znaczy, no nie wejdziesz, ale nie wejdziesz. No. Taki ten kabaret, że chyba smile. Bez hełmu nie wejdziesz. Także tam będzie taki ochroniarz, bo to tam też było w Grunwaldzie właśnie. Polecam, jak ktoś nie widział. Bardzo fajny sketch, także bez identyfikatora nie wejdziesz. Proste. No my też musimy, wiecie, to musi być bezpieczne. Tam nie może być po prostu przemiał ludzi, że ktoś sobie po prostu z marszu wchodzi. A poza tym nam też ułatwicie robotę, bo my też chcemy widzieć, kto wy jesteście. Nie muszą być, jeszcze raz podkreślam, nie muszą to być prawdziwe informacje. My nie wymagamy, nie wiem, waszych nazwisk, PESEL-ów, nie wiem, dowodu, skanu dowodu, coś takiego. To nie jest żadne, to nie będzie użyte, tylko też musimy... Musimy wiedzieć, kto wy jesteście, żeby to dla wszystkich było bezpiecznie. Aha, i bardzo bym chciała, to jest moje marzenie, żebyśmy odśpiewali Bogu Rodzica na Grunwaldzie, więc proponuję ćwiczyć. Czyli ćwiczymy, tak. Tak, tak. Trzeba. Nie jest to łatwa pieśń. Nie jest to łatwa, bo tak. Śpiewam i mam zadyszkę, słuchajcie, bo to trzeba bardzo na początku wiedzieć, ile powietrza dać, tak. Żeby na końcu wyciągnąć. Więc jest zadanie. Do odrobienia. I teraz tak, wiecie, wiadomo, że się rejestrujecie, czasami coś tam wam wypadnie. I bardzo proszę, jeśli ktoś na przykład wie już z góry, na przykład dostał numer i wie z góry, że już nie przyjedzie, to też niech mi zgłosi, bo wiecie, na wasze miejsce kogoś innego możemy dać. Ja rozumiem, że możecie czekać do ostatniej chwili, bo to jest zrozumiałe, ale tak jakby jak z góry już ktoś zakłada, to też wiecie, nie na zasadzie, a dobra, i machnie ręką i po prostu nie przyjedzie, tylko też wystarczy taka informacja, nie będzie mnie... Ja już też wiem, wtedy na to miejsce możemy zapisać jakiegoś innego kamrata. Bardzo bym też chciała, żeby na wiecu był użyty śpiewnik kamracki. Nie udało nam się niestety na pikniku, bo było za dużo po prostu do ogarnięcia. Wiecie, jak to się mówi, pierwsze koty z opłoty. Chęci były, tylko z realizacją wychodziło różnie. Tak, więc to też będę chciała bardzo, żeby wyszło i też będę bardzo chciała, żeby była orkiestra kamracka uruchomiona. I mówię, mamy kamratę z akordeonem, mamy kamratkę ze skrzypcami, kamratę z bębnem, no gitary to wiadomo, mamy Tomasza Deracha, także fajnie, jakby coś tam dało radę sklecić, ale to też no pewnie im bliżej, bo to wiecie, ja cały czas jeszcze dostaję zgłoszenia, więc też, aha, no i jak macie jakieś tam pomysły, że coś chcecie zrobić, coś chcecie przywieźć, to też możecie pisać, ja sobie to też odnotuję. Także jakieś tam uwagi, tylko właśnie błagam, albo z tym waszym numerem i żeby to w jednym mailu fajnie by było i krótko, zwięźle na temat. Aha, no i tak pomyślałam, że uczciwie będzie, że damy czas na zarejestrowanie się do północy 21 sierpnia. To jest tydzień przed. Dobrze, Hania. Jest akurat, wiecie, nam taki tydzień to i tak będzie napięte strasznie, bo ja już wolałabym już to mieć teraz zamknięte, ale wiem, że się jeszcze ludzie tam wahają, nie wszyscy wiedzą, czy dostaną urlopy, czy przyjadą i tak dalej, więc bardzo proszę, do 21 do północy wszystkie zgłoszenia, tak? Ewentualnie jakieś zmiany, bo też jest tak, że ktoś na przykład się okazuje, że ktoś weźmie jeszcze kogoś, albo że się lista zmniejszy, także wszystkie takie informacje proszę do 21 do północy. I teraz tak, grupa na Facebooku. Uwaga, bo się potworzyło dużo różnych grup. Właśnie. Uwaga, uwaga, uwaga. Tak. Pani Hetman mówi ważne rzeczy. Tak, grupy na Facebooku, o których nie słyszycie na żywcu.
albo o których nie ma w ogóle żadnej informacji na nptv.pl, to nie są nasze grupy. Uwaga, bo już tam widziałam na niektórych naszych kamratów. Są wstawiane nasze zdjęcia z Wojtkiem i tak dalej. Tak, tak, tak. Są wstawiane. Grupa, jak będzie nasza, to tak. Na tej grupie będzie na niej bezpośrednio wstawione nasze mordy z potwierdzeniem. Tak, nasze mordy mówiące o tej grupie. Tak, nie, tak. Że nasze zdjęcia, bo to nie problem nasze zdjęcie zrobić. Będziecie widzieli nas żywych, którzy mówimy, uwaga, uwaga, grupa, która utożsamia się z nami, a my z nią, to jest grupa o takiej i takiej nazwie. I nie ma zmiłuj, tak. Moderatorami grupy są i będzie tutaj podane. Ponieważ tak, srolstwo się bawi, niech się bawi, my też musimy się bawić, więc my się też bawimy, tak. Tak, i ewentualnie jak ktoś to mówi, ja takie informacje wam będę wysyłała, że tak powiem, indywidualnie, bo z wieloma Zobacz. Z was mam kontakt. Tutaj, więc tutaj to mamy, będzie... Haniu, poczekaj, mamy już taką jedną grupę, pederasci założyli grupę. To jest przykład tak. Srol grupy, jest tak. Wstawione moje zdjęcie i Wojtka z miniatury, Osadowski, Jabłonowski, rodacy, komnacie NPTV. To nie jest żadna nasza grupa, to nie jest nic znanego nam. Tak, gonić ich, kurwa, zgłaszać, bo to jest syf. Syf i kloaka. A jak zaraz tak. Któryś kamrat napisze, że nie, to, ale ja to swój, ja dobry i tak dalej. Weź już. Dobra. No. To trzeba było znać, dobra. Spytać się. Nikt się nie prosił. Później jest takie klocki się dzieją. Tak no, jest. Hania, mów Także, dalej. Pamiętajcie, na stronie są wszystkie aktualne, bieżące informacje. Tylko i wyłącznie strona. Ewentualnie, tak jak ja mówię, jak gdzieś komuś prywatnie prześlę, ale żadnych takich proszę nie szukać, no bo mówię, oni tylko na to czekają, żeby to rozbić. Że też czujność przede wszystkim.